Bibliofilkę z miłości do książek. Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam zarekomendować doskonały thriller, trzymający w napięciu, z wartką pełną zaskakujących zwrotów akcją. Mówię tu o książce pod tytułem Ofiara autorstwa Karin Slaughter. Bohaterem jest agent biura śledczego Will Trent, który wraz z partnerką Faith Mitchell rozpoczyna śledztwo w sprawie zamordowania Dale'a Hardinga, detektywa i byłego policjanta. Szybko okazuje się, że ofiara miała wielu wrogów, obracała się w podejrzanym środowisku i pracowała dla nieciekawych typów. Harding był też hazardzistą, kobieciarzem i miał problemy z alkoholem. Śledztwo zapowiada się bardzo skomplikowanie, jednak Will nawet nie przeczuwa, do czego doprowadzą go kolejne ślady i wskazówki. Bardzo szybko okazuje się, że w sprawę wplątani są ludzie na niezwykle wysoko postawionych stanowiskach. Dochodzenie zahacza o śledztwo, które Will Trent prowadził wcześniej. Wydaje się, że hojnie opłacani adwokaci wybronią nawet największego kryminalistę. Jednak policjanci z Atlanty nie poddają się tak łatwo. Całe śledztwo komplikuje się jeszcze bardziej, gdy okazuje się, że w zbrodnię uwikłana jest bliska Willowi prywatnie osoba. Policjant musi poradzić sobie z demonami przeszłości oraz ratować swój związek, który wisi na włosku. Cała historia dochodzenia nie jest opisana w książce chronologicznie. Dzieje się w kilku przestrzeniach czasowych. Część pierwsza to poniedziałek. Dzień, w którym zostają znalezione zwłoki, rozpoczyna się śledztwo. W kolejnej części zmienia się narrator i jego oczami oglądamy tydzień poprzedzający zbrodnię. Taka retrospekcja sprawia, że wszystko zaczyna się układać w sensowną całość i z każdą stroną robi się coraz ciekawiej i bardziej niebezpiecznie. Gdy docieramy do momentu, w którym opuściliśmy Willa, znów on zostaje narratorem i śledzimy dalsze jego losy. Książka trzyma w napięciu do ostatnich stron. Wątek kryminalno-sensacyjny jest doskonale zbudowany. Postacie są żywe, bardzo wyraziste i wielowymiarowe. Każdy bohater skrywa jakąś tajemnicę, a przeszłość odciska piętno na jego życiu. Bardzo polecam. Zapraszam Was teraz do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Ofiara autorstwa Karin Slaughter. Pierwszy raz w życiu tuliła córkę w ramionach. Przed laty pielęgniarka w szpitalu zapytała ją, czy chce potrzymać dziecko, ale odmówiła. Odmówiła też nadania mu imienia, a także podpisania dokumentów przed wyjściem. Asekurowała się, zresztą jak zwykle. Do dziś pamiętała problem, jaki powstał przy wkładaniu dżinsów. Był jeszcze mokry od wód płodowych. Nagle stały się za luźne w pasie i musiała przytrzymać w garści nadmiar materiału, żeby nie spadły z niej, kiedy schodziła tylnymi schodami i wybiegła na zewnątrz, gdzie w aucie za rogiem czekał na nią chłopak. Zawsze czekał na nią jakiś chłopak. Czegoś od niej chciał, usychał z tęsknoty albo nienawidził. Tak było, odkąd pamiętała. Ma 10 lat. Alfons jej matki koniecznie chce się z nią bawić. Ma 15 lat. Ojciec w rodzinie zastępczej lubi zadawać jej ból. Ma 23 lata. Pewien żołnierz traktuje jej ciało jak terytorium wroga. Ma 34 lata. Gliniarz usiłuje ją przekonać, że to wcale nie był gwałt. Ma 37 lat, inny gliniarz obiecuje, że zawsze będzie ją kochał. Zawsze nigdy nie trwa tak długo, jak sądzimy. Dotknęła twarzy córki, ale tym razem delikatnie, nie jak poprzednio. Była piękna. Miała gładką skórę, pod przymkniętymi powiekami ledwie dostrzegalnie poruszały się gałki oczne. Oddech był świszczący. Ostrożnie odgarnęła jej włosy z twarzy i założyła za ucho. Mogła to zrobić wiele lat temu w szpitalu. Wygładzić zmarszczone czółko, ucałować każdy z 10 maleńkich paluszków u rąk, pogłaskać każdy z 10 paluszków u stóp. Teraz jej córka miała staranny manikur.
zgrabne palce u stóp, zniszczone latami lekcji baletu, wieczornych tańców i wszystkich wydarzeń, które wypełniły jej intensywne, pozbawione matki życie. Dotknęła palcami warg córki. Były zimne. Dziewczyna się wykrwawiała. Rękojeść ostrza wystającego z klatki piersiowej pulsowała w rytm bicia serca. Chwilami jak metronom, chwilami jak zepsuty, opadający sekundnik. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału bibliofilka.pl.